Witam Was bardzo serdecznie. Wygospodarowałem troszeczkę czasu, więc postanowiłem, że przejdę się zobaczyć w miejsca, gdzie powinny rosnąć grzyby. Ile ich jest, jakie są, więc jestem w lesie i ten las wita mnie iście po królewsku, bo przede mną stoi borowik szlachetny, więc lepiej rozpocząć tego spaceru naprawdę nie mogłem, a tak naprawdę dopiero wchodzę w to miejsce, więc no, zaczyna się bardzo ciekawie i mam nadzieję, że ta dobra pasa będzie kontynuowana. Zobaczcie, jaki ładny borowik, jak on się pięknie prezentuje. Piękna biała nóżka, piękny kapelusz. Pokażę go jeszcze od tej strony. A to wszystko obok starej gałęzi, która leży tu już od dawien dawna. To mi się podoba, że nikt jej nie ruszył. W lesie właśnie tak powinno być. Stan nienaruszony. Wtedy jest klimat i wiele organizmów z takich rzeczy czerpie. Ja natomiast dzisiaj czerpię pierwszego borowika, mam nadzieję nie ostatniego. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie w lesie wyglądało. Oczywiście zasłaniamy grzybnie, żeby nie wyschła. No i zobaczcie, pierwszy piękny borowik ląduje u mnie. Zobaczcie, co się dzieje. Jest kolejny. Pokazuje, jak blisko po prostu, tutaj jeden, tutaj drugi, jak blisko siebie te grzyby rosną. Gałęzie leżą, a obok nich kolejne borowiki się pokazują. Bajeczny kolejny piękny okaz. Pokażę go z każdej strony, żeby było go ładnie widać. Mi się nigdy nie spieszy. Grzyby to dodatek do spaceru. Nie ma sensu ganiać, ścigać się. Warto podziwiać te piękne widoki. Przepiękny. Bierzemy drugiego, który rósł tak naprawdę po sąsiedzku, bo tutaj był pierwszy, a tutaj był drugi. Podobne do siebie, bardzo ładne borowiki. Zachęcam do subskrybowania kanału, to nic nie kosztuje, a żadnego pięknego borowika nie przegapicie. Powiem Wam iście po piłkarsku, borowikowy hat-trick stał się faktem, czyli trzy borowiki skompletowane. Przed chwilą pokazałem Wam dwa. Obydwa obok tej gałęzi. I zobaczcie, że dosłownie kilka kroków przechodzę i zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. Kolejny. Kolejny bajeczny borowik. Jeden przy drugim. Tak naprawdę. Ile je dzieliło? Kilka metrów, kilka kroków. Jest następny. Fantastyczna sprawa. On był tak usytuowany, także wybił się świetnie. No ale czego chcieć więcej? Piękne widoki, przyjemny spacer. Zakrywamy. I trzeci borowik stał się faktem. Wszystkie piękne. Bardzo ładne. Kilka kolejnych kroków i jest kolejny borowik. Ten nie tak piękny jak te pierwsze trzy. No ale borowik to borowik. Zaliczamy, że kolejny się pojawił. To jest ważne jako informacja całościowa, że te grzyby rosną. Jest taki zjedzony, już tu troszkę jest. Zobaczymy, jak wygląda od tej strony. No, może nie będzie taki zły. Zobaczę, czy da się coś z tym zrobić. Tutaj zostawiam oczywiście. No, rosną te grzyby. Cały czas rosną. Deszczyk niewielki mnie złapał, troszeczkę pokropiło, no ale drzewa gdzieś tam w większości osłoniły. Zresztą też nie jestem w cukru, więc się nie rozpuszczę. Natomiast
Wyjątkowe jest to, że jest kolejny borowik i mnie to bardzo cieszy, bo cały czas chodzę w okolicach tej gałęzi. Teraz oddaliłem się od niej dosłownie na 15-20 metrów. Jest kolejny borowik, który gdzieś wynurzył się spod tych liści. No co jest bardzo przyjemnym widokiem. Zobaczcie, jak on się pięknie prezentuje. Tutaj jest ślimak. Ja mu zostawię korzeń, bo będę sprawdzał. Natomiast na momencik go tutaj położę obok, żeby nic mu nie zrobić niechcący. Zobaczcie, kolejny bardzo ładny borowik rośnie sobie w okolicy, no więc jest to bardzo przyjemne. Tutaj już kolejny ślimak się pojawił, więc tutaj one były pierwsze. Zostawię im co nieco. No borowik średnio się prezentuje, zjedzony, ale może gdzieś kapelusz jeszcze uda się odratować. Korzeń zostaje, ślimaki zaraz położę z powrotem, zjadły sobie nóżkę, no ale zobaczymy, może mi dostanie się kapelusz, byłoby bardzo miło. No i pogoda naprawdę dzisiaj bardzo zmienna, bo na początku niewielki opad, teraz wyszło słońce. Ale na szczęście nie zmienia się jedno. Jest kolejny borowik szlachetny i tutaj naprawdę mało brakowało, abym go przeoczył. Szedłem sobie od tej strony, oczywiście wszystko to tak naprawdę w jednym miejscu. I zobaczcie, no z tej perspektywy trudno go dostrzec, no bo akurat jest tutaj rośnie trawa. A na szczęście gdzieś już przechodząc tędy zauważyłem. No i zobaczcie. Podchodzimy, oglądamy, jak ten borowik wygląda, bo naprawdę wygląda bardzo ładnie. Pięknie się prezentuje, gruba nóżka, młodziutki, zobaczcie, jaki piękny. W liściach, w trawie, dookoła mech. Także no, cudowna sprawa. Zobaczcie, jak on się pięknie prezentuje. No, cudowny taki spacer wśród borowików. To naprawdę coś bardzo wyjątkowego. Zakrywamy. Zobaczcie, jaki ładny. Piękny. Tak naprawdę zrobiłem kilka kolejnych kroków i widzę kolejnego borowika. Zobaczcie, jest dokładnie tutaj, więc naprawdę dzisiaj spacer bardzo przyjemny. Borowiki się pojawiają, więc no naprawdę czego chcieć więcej. On się troszeczkę schował, ale został dostrzeżony, został namierzony. Bardzo ładny, młodziutki kolejny borowik. No, są to piękne grzyby. Zobaczcie. Troszeczkę ogryziony, zobaczymy jak on wygląda z drugiej strony, bo sam jestem ciekaw, jak on się prezentuje z tej strony. No na pewno ładniej mimo wszystko, no bo tutaj nie jest ogryziony. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Bardzo ładny borowik. Postaram się taki ładny kadr uchwycić. To trawa mi troszkę przeszkadza. Bardzo ładny. Także zabieramy kolejnego. Zakrywamy tak jak było. I kolejny borowik ląduje u nas. Ładny, młodziutki. Piękne, królewskie grzyby. Jest kolejny. Ten naprawdę niewielki. I naprawdę solidnie ugryziony, ale jest, no borowik to borowik. Jeśli rosną, to jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze i trzeba się z tego cieszyć. Lepszy taki borowik niż jego brak. Tak się prezentuje przy gałęzi. Zresztą podoba mi się takie coś, że gdzieś leżą stare gałęzie, tutaj mech, no bo nawet z takich gałęzi różne organizmy czerpią. I stworzenia, więc jest to wszystko bardzo ważne w przyrodzie. No a obok rośnie sobie młody borowik, który prezentuje się właśnie tak. Kolejny młody i bardzo ładny borowik.
Ten borowik, którego przed chwilą widzieliście, był dokładnie tutaj, więc jak widzicie, bardzo blisko. Zobaczcie, co się pojawiło. Kolejne dwa piękne borowiki i tutaj myślę, że komentarz jest zbędny, a wszystko zawiera obraz. Musiałem zdjąć kleszcze z dłoni, więc przepraszam za dziwne kadrowanie przez moment. Ale zobaczcie. Myślę, że dla takich widoków warto subskrybować kanał, szczególnie, że to nic nie kosztuje, nie przegapicie kolejnych filmów, a w nich właśnie takich pięknych, grubych borowików. No to jest bajka. To jest bajka, to jest coś cudownego. Coś wspaniałego. Zobaczcie. Troszeczkę ugryziony. Zakrywamy grzybnie. I kolejne dwa borowiki. Wszystkie piękne, młode i grube. Tak więc słuchajcie, no czas na krótkie podsumowanie tego jakże przyjemnego spaceru wśród borowików szlachetnych. No też pogoda jakże zróżnicowana, no bo na początku pokropiło, było tak ciemno w lesie, później się to wszystko rozjaśniło i teraz finalnie świeci, grzeje słońce, jest bezchmurne niebo, więc naprawdę dzisiaj spacer bardzo przyjemny, bardzo fajna temperatura, ciepło. Więc no czego chcieć tak naprawdę więcej? Szczególnie cieszy to, że cały czas rosną borowiki szlachetne. Naprawdę jest ich sporo, jak widzicie. Jeden obok drugiego, blisko siebie rosną. Także ja oczywiście w kolejnych dniach, tygodniach, a nawet miesiącach będę odwiedzał miejsca, gdzie te piękne grzyby rosną. Dlatego jeżeli nie chcecie tych filmów przegapić, jeżeli chcecie być na bieżąco, nie przegapić żadnego pięknego, grubego, młodego borowika, subskrybujcie mój kanał, to zupełnie nic nie kosztuje, wystarczy wcisnąć ten duży guzik, zajmuje to dosłownie sekundę, a wtedy od razu otrzymacie powiadomienie, kiedy dodam nowy film. Będziecie na bieżąco, będziecie mieć wszelkie informacje na temat tego, ile teraz w lesie jest grzybów. Także wkrótce kolejne filmy i serdecznie już teraz zapraszam do ich oglądania. A tymczasem ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.